Jutro, to jest w sobotę, od godziny 10 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim rozpoczną się obchody 40-lecia Klubu Inteligencji Katolickiej i 30-lecia Klubu Vademecum, na które wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy. Przybędą różni prelegenci, redaktorzy Paweł Lisicki, Rafał Ziemkiewicz, czy też profesor Eryk Łon, członek Rady Polityki Pieniężnej i wielu innych gości. W sytuacji potężnego zwarcia politycznego, jakie ma miejsce w naszej ojczyźnie, warto pokusić się po raz kolejny o refleksję pogłębioną. Warto taki jubileusz przeżyć w klimacie kultury chrześcijańskiej i myśli klasycznej. Przez chwilę próbujmy się zatrzymać w sytuacji, gdy scena polityczna w Polsce wrze, gdy audyt, jaki przygotował rząd Beaty Szydło, stał się wydarzeniem wręcz bez precedensu. Stało się tak nie tylko dlatego, że wydarzenie to od strony wizerunkowej było zrobione dość precyzyjnie. Chodzi nade wszystko o warstwę merytoryczną całego przedsięwzięcia. Odcedzając wszystkie głosy natury ogólnej, przedstawione liczby są wręcz porażające. Państwo akceptujące taką skalę marnotrawstwa nie mogło rozwijać się dobrze. Ponad 300 miliardów złotych, które przeciekły przez palce. Inwestycje niemal jak z epoki gierkowskiej, co widać było namacalnie choćby w resorcie obrony. Wydawanie pieniędzy na sprzęt, który nie mógł zostać użyty z braku odpowiedniego oprzyrządowania, to rzecz wręcz karygodna. Karygodne było też używanie służb specjalnych przeciwko własnemu społeczeństwu. To rzecz nie do pojęcia, jak dzisiejsi uczestnicy marszów Komitetu Obrony Demokracji jeszcze kilkanaście miesięcy temu w sposób swobodny używali służb do inwigilowania organizatorów marszu w obronie telewizji Trwam, czy też Marszu Niepodległości. Nie miejsce tu, by wymieniać wszystkie postawione zarzuty. Cała wielogodzinna debata w parlamencie poświęcona audytowi była wręcz paraliżująca dla środowisk lewicy liberalnej. W innym świetle obywatele mogli zobaczyć współczesne marsze KOT, wyraźniej widać, co miał na myśli minister poprzedniego rządu, mówiąc o inwestycjach w Polsce, że to kamieni kupa. Mówiliśmy niejednokrotnie, że poprzednia koalicja, w szczególności ta za czasów Donalda Tuska, była skuteczna nade wszystko w jednym – w medialnej propagandzie. Nagle ten wielki neogierkowski balon pękł na oczach całej Polski. Oczywiście pojawiają się głosy, że wszystko to hucpa, że rząd chce przyćmić marsz KOD-u, że agencje ratingowe obniżą wiarygodność finansową Polski i tylko to się liczy. Jednak niezwykle trudno będzie obalić przytoczone liczby, konkretne fakty i dokumenty. Nie ulega wątpliwości, że sytuacja ta może na czas długi spacyfikować projekt połączenia całej opozycji lewicowo-liberalnej w jeden blok polityczny. Nowoczesnej Ryszarda Petru całkowicie nie będzie się opłacać pójście w koalicji z PO z ugrupowaniem od strony wizerunkowej całkowicie wypalonym. Sumowanie bowiem wszystkich bytów politycznych wcale nie pomnożyłoby głosów poparcia społecznego. Mogłoby wręcz to poparcie osłabić. Kręgi lewicowo-liberalne póki co milczą, szukając narzędzi do kontrataku. Tym narzędziem na dzisiaj są agencje ratingowe. Argumenty dotyczące Trybunału Konstytucyjnego są tak banalne w porównaniu z patologią, którą ujawnił audyt, że granie kartą Glińskiego musi przybierać formy groteskowe. Została zatem zagranica i nadzieja, że agencje ratingowe doprowadzą do sztucznego obniżenia wartości polskiej waluty, co wprowadzi nowy rząd w tarapaty finansowe. Ale czy tak wolno myśleć politykom mieniącym się być polskimi? Nie ulega wątpliwości, że tak pogłębiona ocena rządów PO-PSL przez ostatnie 10 lat jest też wielkim wyzwaniem dla rządzącej prawicy. Skoro dokonano tak rzeczowej i krytycznej analizy poprzednich 8 lat, musimy sobie zdawać sprawę, że liberalne media zrobią wszystko, by wychwycić wszelkie uchybienia nowej władzy. Trzeba zatem zadbać o dobór kadr. Nie można sobie pozwolić na dawny nepotyzm czy byle jakość, gdy z falą krytyki, która spada,
na rząd należy się liczyć. Jest to przestroga, którą należy brać bardzo poważnie.